Zobacz czego powinnaś unikać, gdy jesteś posiadaczką szerokich ramion. Zobacz jakie fasony będą dla ciebie zakazane, a jakie będą twoim sprzymierzeńcem. Zapraszam na najnowszy wideo poradnik. Zanim przejdę do porad fasonowych, to na początku kto w ogóle może mieć szerokie ramiona i co to znaczy w stylizacji mieć szerokie ramiona. Rozpatrujemy ten temat z punktu widzenia dwóch aspektów. Przede wszystkim e, takiego najważniejszego, czyli wtedy, gdy w sylwetce spotykamy ramiona szersze niż biodra. I wtedy mówimy, nawet jeżeli obiektywnie ktoś jest w małym rozmiarze i nie ma tych ramion jakichś bardzo takich, no powiedzmy tak wizualnie szerokich to ja maje szersze tutaj linie barków ramion ta okolica nas interesuje od tej linii takiej dołu czyli można powiedzieć linii bioder i w przypadku dwóch sylwetek występuje takie coś no zawsze bo to określa te dwie sylwetki to jest sylwetka Y i sylwetka T a jeżeli nie wiesz, jaką jesteś sylwetką, co to jest Y, co to jest T, to tutaj w karcie i też w opisie do tego wideo zostawiam link do wpisu na blogu, gdzie znajdziesz informacje na temat tego, jak rozpoznać swój typ sylwetek, sylwetki i czym one się od siebie różnią. Więc na pewno szerokie ramiona to te, które są szersze od bioder, to po pierwsze, ale też możemy powiedzieć, że mamy szerokie ramiona u kobiet, które generalnie mają szeroki. Kościec nawet jeżeli ten, ta góra jest zrównoważona dołem. Czyli nawet wtedy, gdy pojawia się to u sylwetek proporcjonalnych, na pewno może pojawić się to i u X, na pewno może pojawić się to u sylwetki H, nawet u sylwetki S, możemy mieć takie wrażenie właśnie szerokich ramion. Dlaczego takie mamy czasem wrażenie, że te ramiona są takie duże? Dlatego, że one często rysują się w takiej dosyć kanciatej linii, to znaczy są dosyć takie prostokątne. I ja często spotykam kobiety, które wcale nie mają obiektywnie tych biodrek, nie bioder, ramion czy barków szerszych od bioder, ale y, mają właśnie mocno zarysowane takie prostokątne ramiona. Ponieważ ramiona mogą być no, mocno zarysowane, prostokątne, mogą być proporcjonalne i mogą być takie spadziste. No i gdy y, spotykamy się właśnie z takimi dosyć prostokątnymi ramionami, czyli takimi ramionami, które tutaj, tak jak ja mam y, tu tę linię, y, i nagle by mi się ramiona zrobiły o mniej więcej w ten sposób, to osoby, które na mnie patrzą, mogłyby powiedzieć, że ja mam właśnie szerokie ramiona. ponieważ wyda Daje się być tutaj u góry taka dość masywna, i wtedy wcale nie trzeba być Y albo T, żeby korzystać właśnie z porad, które dzisiaj Wam zaprezentuję. Także pamiętajmy o tym, że. Yy, sylwetki, u których się nie zdarzają te takie szerokie ramiona, to na pewno rzadko kiedy będą to sylwetki A, sylwetki E, sylwetki I. No tutaj z sylwetką O, różnie bywa, bo też zależy od tego właśnie jaki jest ten kształt ramion. Także na pewno mamy do czynienia z Y i z T, a reszta sylwetek może robić takie wrażenie szerokich ramion, tutaj masywności w linii barków, ze względu na to, że właśnie ma tę linię taką dosyć prostą. Czyli nie są one ani proporcjonalne, takie mniej więcej. No ja mam takie u mnie, to jest tak trochę na, na skraju, że u mnie są one pomiędzy takimi proporcjonalnymi, a też już dosyć tej mocno takimi zarysowanymi. Ale też są kobiety, które mają tą linię barków tutaj taką, taką ściętą, czyli można powiedzieć, że mamy wtedy spadziste ramiona. Ale wracając do tematu. Czego przede wszystkim nie powinny robić sylwetki, które mają tę. Ja to będę takim dużym skrócie mówiła szerokie ramiona, ale mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi. Teraz już jakby rozszerzyłam, że nie tylko szerokie, ale też prostokątne. Czyli takie masywne, dodające ciężkości sylwetce. Tak ja w skrócie cały czas będę mówiła szerokie ramiona. Czyli czego nie powinny robić sylwetki, które mają te szerokie ramiona. Przede wszystkim nie powinny, no, nie powinny nosić żadnych ozdób tutaj w tej okolicy. I teraz tutaj potrzebuje się trochę nad tym zatrzymać, ponieważ ważne jest to, żeby nie nosić bezpośrednio tutaj na linii barków, czyli tu w tym naj takim powiedzmy najbardziej wystającej kości nie powinnyśmy nic nosić, czyli żadnych pagonów, tutaj żadnych bufek, żadnych takich odstających, nie wiem, jakichś ćwieków, no niczego co tutaj może nas jeszcze jakby powiększyć, nie nosimy. Ale czasem zdarza się tak, że rękaw nie jest bufiasty już tutaj, tylko zaczyna się taki balonek, taki bufek robić tu, tu, w tym miejscu. I w przypadku sylwetek, te czasem takie yy, właśnie rękawy mogą się sprawdzić, bo one nie tyle y, dodają objętości tutaj, co dodają objętości tutaj. Czyli z punktu widzenia sylwetki to też jest objętość tutaj na wysokości biustu. A na wysokości biustu sylwetki te jak najbardziej mogą sobie dodawać. Także to są takie fasony takie no 50-50, takie albo się trafi, albo się nie trafi. Nie zawsze trzeba powiedzieć, że one są odrzucone, ale na pewno w sytuacji, kiedy mamy właśnie masywną linię tutaj barków i ramion, to unikamy Wszystkiego, co się dzieje bezpośrednio w tym miejscu. Także to jest pierwsza, najważniejsza rzecz, i staramy się mieć tutaj dosyć gładko, żeby już tutaj nie kombinować. Druga rzecz to zabudowywanie dekoltu. Zabudowywanie dekoltu, czyli albo noszenie gór, czyli bluzek, swetrów, sukienek, które mają zamknięty dekolt. Ja dzisiaj specjalnie założyłam taki dekolt, który jest dekoltem, no. Ani bardzo zamkniętym, ani bardzo otwartym. I e, nie do końca mogę pokazać, o co mi chodzi tutaj, ponieważ mam mikrofon? Jak zacznę tym dekoltem tutaj szarpać, to okaże się, że no niestety yy, będziecie, będziecie słyszały te wszystkie całe szarpania. Ale dekolt, który jest dekoltem otwartym, jest dekoltem, który jest minimalnie większy niż ja mam tu, czyli linię pokazuje obojczyków. Zamknięty dekolt to wszystko właśnie to, co jest już yy, mniejsze niż dekolt, który pokazuje obojczyki. Czyli wszystkie takie podkoszulkowe dekolty, golfy, stójki, ale też koszule zapięte na ostatni guzik zamykają nam dekolt. W momencie, kiedy zamykamy dekolt, sylwetka Y zaczyna wyglądać tutaj bardzo masywnie. Zresztą podobnie będzie, gdy sylwetka X, sylwetka H właśnie będzie miała takie dosyć tutaj zabudowane, mocne takie tęgie ramiona, to też właśnie zamknięcie dekoltu będzie powodowało, że tutaj będzie się robiła taka wielka powierzchnia, no i będzie po prostu... Sylwetka wyglądała, miała taką większą cięż, ciężkość optyczną, czyli po prostu, no potocznie rzecz mówiąc, będzie to po prostu pogrubiało. Natomiast w sytuacji, gdy mamy sylwetkę T, no tutaj ponieważ nie ma dużego biustu, to już możemy sobie pozwolić właśnie na takie lekkie zabudowanie dekoltu i nie będzie to tak bardzo przeszkadzało, bo ten biust jest mały. Jest, nie jest taką no nie dodaje tak bardzo krągłości. Czyli można by było powiedzieć, że tutaj zabudowany dekolt nie zawsze dotyczy samych ramion, ale dotyczy też ramion plus biust. I tutaj jakby można zauważyć, że zasady stylizacji rzadko kiedy są takie jednoznaczne, to znaczy, że zawsze jak masz szersze ramiona niż biodra, to taki albo inny dekolt. Zwróćmy uwagę, że bardzo często te zasady należy po prostu ze sobą łączyć. No i o tych wszystkich zasadach. Ja dzisiaj opowiadam tylko jakby o jednym aspekcie, czyli o tych szerokich ramionach czy masywnych ramionach. O tych wszystkich aspektach możesz dowiadywać się w kursie online kod sylwetki. Tam tłumaczy wszystkie, wszystkie, wszystkie zasady stylizacji, ale dzisiaj nie. Nie o kursie. Gdyby Cię to interesowało, to kod sylwetki.pl tam można znaleźć szczegóły, ale wracamy do naszego tematu. Zabudowany dekolt to jest taka rzecz, która właśnie no, dla jednych będzie ok, dla drugich już absolutnie nie. Następna um, rzecz, jeżeli chodzi o zabudowywanie dekoltu, to nie tylko e, rodzaj e, w, tutaj szycia dekoltu, w przypadku sylwetki, ale też. E, rodzaje jakby ozdów, które umieszka, umieszczamy w okolicy dekoltu, biustu i właśnie tutaj barków i ramion. I co my tutaj możemy umieszczać? Możemy tutaj umieszczać przede wszystkim to, co jest największe, to szale i chusty. No i w sytuacji, kiedy mamy właśnie szerokie ramiona i to w całym aspekcie, już nie patrząc na biust, ale czym większy biust, tak naprawdę efekt jest gorszy, to zakładanie szali i, e, szali i e, chust, ponieważ one tutaj no, zakrywają nam szyję, czyli tutaj nas zabudowywują no i wtedy niestety Zaczynamy wyglądać dosyć ciężko, czyli tutaj się robi taka wielka bryła, bo gdy patrzymy na sylwetkę, no szyja, jak nie patrzeć, obojętnie nawet jakby sama w sobie była tęga, to mamy ją węższą niż linię ramion. To jest taka oczywista oczywistość. Także tutaj pamiętajmy o tym, żeby tego, tego nie nakładać. Dodatkowo, gdy mamy właśnie szerokie, masywne ramiona. To nie zakładajmy tutaj bardzo dużej biżuterii, czyli jakieś wielkie brochy tutaj, jakieś, nie wiem, kotyliony, kwiaty, e, wielkie, nie wiem, korale tutaj takie góralskie, albo kolie na bogato, po prostu z ogromnymi kamieniami. Nie. Jeżeli dodatkowo e, sylwetka ogląda mnie Y albo T, to może wykorzystać jeszcze tę zasadę, że biżuterię, jeżeli chcemy dużą, to raczej na dole, czyli raczej stawiamy na pasek ciekawy, może jakieś, nie wiem, spinanie kardiganu tą Troszką na biodrach, może ciekawe zegarki, może ciekawe jakieś takie duże pierścienie, czyli właśnie tą biżuterię dużą nie dajemy jej tutaj, tylko dajemy ją na dół. Czyli pamiętamy o tym, że zabudować dekoek nie tylko można jakby samym ubraniem, ale można go jeszcze zabudować albo szalem, no albo optycznie po prostu ciężką biżuterią. Jeżeli chodzi o biżuterię, jeżeli podobać się takie, no podobają się jakieś wiszące rzeczy większe, no to raczej takie wisiory, tak? czyli mamy tutaj wisior taki, który schodzi i on gdzieś ma tam jakieś, powiedzmy tutaj, nie wiem, kółeczko, ptaszka, motylka, tam cokolwiek Ci się podoba, także długie wisiory lepsze niż takie tutaj na bogato w tej okolicy. Jeżeli chodzi o mm, takie zasady jeszcze dla... Mm, ramion, które trochę już wychodzą poza, e, poza nasz dzisiejszy temat, ale nie mogę o nich po prostu nie wspomnieć, to w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z i, i, sylwetką Y i T, czyli te inne masywne ramiona, tutaj już nie muszą słuchać, znaczy mogą słuchać dalej, ale ta, ta porada ich nie dotyczy, to jest to, że w przypadku Y i T zawsze szalejemy bardziej z dołem niż z górą, czyli jeżeli zakładamy, że tu w ogóle jest więcej, na dole jest mniej, czyli mamy wąskie biodra e, i szczuplejsze w stosunku do góry sylwetki nogi. To staramy się właśnie szaleć bardziej na dole, czyli nosimy jaśniejsze kolory, żywsze kolory, wzorzyste rzeczy. Yy, ciekawe buty, jakieś przetarcie, jakieś ciekawe kieszenie, właśnie paski. Wszystko, 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 wszystko idzie na dół, a raczej góra staje się spokojniejsza. Yy. I tak, to będzie tyle, jeżeli chodzi o porady dla szerokich ramion, dla masywnych ramion. Mam nadzieję, że odpowiedziałam tutaj na takie każde pytanie, które te ramiona mogłyby posiadać, znaczy właścicielka ich ramion. Pamiętaj, że jeżeli nie jesteś pewna, jakim jesteś typem sylwetki, zawsze możesz określić go ze mną i nie musimy się nawet widzieć na żywo. Jest możliwość też określenia typu sylwetki poprzez internet. Wszystkie szczegóły wrzucę link w opisie do tego wideo. Także możemy spotkać się wirtualnie bądź na żywo na określaniu typu sylwetki. Jeżeli masz jakieś pytania co do szerokich ramion, koniecznie dawaj znać w komentarzu. No i oczywiście zapraszam cię do subskrybowania mojego kanału i dania tam dzwoneczka, żeby dostawać przypomnienia o pojawiającym się najnowszym wideo. Także dziękuję za dzisiaj i do następnego razu. Papa! Pa.